nie ma próba siły. Kojarzy mi się w pewnym państwie rozstawienie wojska, ale to wojsko nic nie będzie robiło. Będzie rozstawienie na pewnym obszarze wojska, wojska, które jest gotowe do walki, ale ta walka nie zostanie podjęta. Będzie to działanie dziwne i niezrozumiałe i będzie się o tym działaniu mówiło. Nie będzie wiadomo w pewnym sensie o co chodzi. Pierwsze to mi się skojarzyło. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jest chwilowy oddech, chwilowe wyciszenie jakiejś sytuacji, ale to jest tylko chwilowe, krótkie. To jest krótkie, kwestia 5-6 dni. Nagłe zamieszki w państwie i te zamieszki będą tłumione, natomiast państwo sąsiadujące rozstawi wojska, które będą nieme przed tym państwem, ale nic nie będą robiły. To tak logicznie na Białoruś by to mogło wyglądać, ale wcale to nie musi być Białoruś. W najbliższym czasie będzie zmasowany nalot na jakąś część Syrii. Zacznie się niepokój w jakimś państwie. Będą rozruchy w tym państwie. Jakieś wojsko będzie stało przy granicy tego państwa, ale to będzie wojsko obcego państwa sąsiadującego, które nic nie będzie robiło, ale będzie stało blisko tego. Więc będzie rozstawione to wojsko. I uwaga! Państwa europejskie, albo niektóre państwa europejskie, wyrażą zgodę na ewentualne uspokajanie sytuacji militarnej w tym państwie. Zarazem w tym całym nieporozumieniu, jakie będzie się działo, będą naloty na Bliskim Wschodzie, zmasowane naloty na Syrię, być może nie tylko na Syrię.
I z tego powodu Donald Trump wygłosi jakieś orędzie nagłe, jakieś zdanie swoje. To będzie w całych Stanach, na całym świecie mówione, że Donald Trump dał orędzie w tej sprawie. To dziwne, bo to wygląda, jakby były dwa ogniska. Jedno ognisko niezależne od drugiego, czyli Bliski Wschód, ale tu gdzieś coś się będzie działo. Ja nie myślę, żeby to była Białoruś. Chociaż pewności. Dzielenie Polski na strefy, tak jak to teraz robią, na strefy kolorowe, dwóch kolorów, świadczy coraz bardziej dobitnie o tym, że może być sytuacja prawdopodobna bardzo, iż Polska zgodziła się w ewentualnym konflikcie na to, że z naszego terytorium może, inaczej, nasze terytorium może być użyte do działań w przyszłości wojennych, co sprawia nam bardzo duże niebezpieczeństwo. Jeszcze dziwną rzecz zauważymy. Niektóre, być może nie teraz jeszcze, ale zwróćmy uwagę, może być bardzo ciekawie, niebezpiecznie, kiedy to w naszym kraju zaczniemy obserwować, albo dowiemy się, że w pewnym sensie, może nie dosłownie, ale w pewnym sensie niektóre rzeczy będą reglamentowane. Być może jak niektóre leki, być może niektóre artykuły spożywcze lub jakieś inne. To nie będzie typowa reglamentacja. Jak był kryzys za komuny, to nie chodzi o to. Ale zauważymy, że będzie coś jak reglamentacja, jak ograniczony popyt. Dziwne to, co mi się kojarzy. Tworzone są dwa konflikty. Ten konflikt, w którym są rozruchy, jest to wojsko rozstawione, które nic nie robi w sąsiednim państwie. Jest reakcja niektórych krajów natowskich, łącznie z panem Trumpem. A w tym czasie kojarzą mi się wielkie rozbłyski na Bliskim Wschodzie. To wam chciałem powiedzieć dzisiaj. Strasznie zmęczony jestem. Bardzo was przepraszam. Do niebawem, prawdopodobnie do jutra. Wszystkiego dobrego.